Ponad 70 wystawców prezentowało swoją ofertę na drugich regionalnych targach pracy i edukacji w Lubinie. Zrobiliśmy to wydarzenie właśnie po to, żeby mogli tutaj znaleźć pracowników, mam nadzieję przyszłych, doświadczonych, wykształconych, z kwalifikacjami, ale też oczywiście liczymy, że młodzi ludzie, osoby bezrobotne bądź osoby chcące zmienić swoje stanowisko aktualne pracy znajdą coś dla siebie. Organizacją tego wydarzenia zajęły się Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. Jest to taka okazja, gdzie dochodzi do konfrontacji pracodawca i osoba poszukująca pracy, bo nie ukrywajmy, że wymagania pracodawcy są bardzo ważne, ale to, żeby była ta spójność, muszą też pracodawcy znać, jakie oczekiwania mają przyszli pracownicy, czyli osoby poszukujące pracy. Targi odbyły się pod patronatem władz powiatu lubińskiego. Najważniejsze, żeby oni wyszli zadowoleni, podbudowani i żeby mogli pójść albo odbyć tutaj, albo pójść na rozmowy kwalifikacyjne o pracę po prostu. Bo nic tak nie jest efektywne jak to, żeby pracodawca, który tutaj się pojawił, znalazł pracownika. Na targach najwięcej pojawiło się uczniów ze szkół z całego regionu, którzy szukali odpowiedzi na wiele pytań, nie tylko. Pracy na przyszłość, kiedy skończę szkołę. Chciałabym mieć dobrą pracę w końcu. Chciałybyśmy się więcej dowiedzieć i porozmawiać z pracodawcami. Ja już mam jakieś plany na przyszłość, ale zawsze fajnie jest poznać dużo perspektyw, żeby ewentualnie mieć jakieś drogi, jeśli coś się nie uda w życiu. Docieramy do większej grupy. Można przyjść, popytać, szczególnie, że są uczniowie, którzy już jakiś czas spędzili w naszej szkole i mogą odpowiedzieć na wszystkie pytania, które takiej młodzieży kończącej podstawówkę nasuną się. Na pytania pomagali znaleźć odpowiedzi także doradcy zawodowi. Co mogę robić, gdzie mogę iść, co we mnie jest silne, jakie cechy są silne, jakie słabsze, co należy wziąć pod uwagę. No i później do jakiej szkoły, jakie kierunki, jakie profile, czyli to, co tutaj prezentują szkoły poszczególne. Targi odbyły się na kilku piętrach inkubatora przedsiębiorczości w Lubinie.